15-letni Indianin wygrywa Puchar Świata. Choć brzmi to dość nieprawdopodobnie i niedorzecznie, taka sytuacja ma swoje zaszczytne miejsce w historii skoków narciarskich. 9 marca 1980 roku, mający 15 lat, 11 miesięcy i 27 dni, wywodzący się z plemienia Ojibwejów, Kanadyjczyk Steve Collins zwyciężył w konkursie Pucharu Świata i stał się najmłodszym triumfatorem zawodów tej rangi. Jego rekord przetrwał już 40 lat i nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie ktoś zbliżył się do takiego wyniku. Collins od zawsze był skazany na skoki. Urodził się 13 marca 1964 roku w Thunder Bay. Od dziecka mógł podziwiać znajdujący się w sąsiedztwie jego domu kompleks skoczni. Rozpoczęcie treningów było w jego przypadku tylko kwestią czasu. Jest kanadyjskim złotym dzieckiem. Od początku przejawia wielki talent. Wypracowuje sobie swój własny styl, nazwany później stylem Delta. To właśnie w nim osiąga największe sukcesy. Przody nart prowadzi bardzo blisko siebie, tyły natomiast są bardziej rozsunięte. Wygląda to jak odwrócone V. W wieku 15 lat jego umiejętności są na tyle duże, że tamtejszy związek nie ma wątpliwości, żeby wysłać go na pierwsze w historii zawody Pucharu Świata w Cortinie d'Ampezzo. 27 grudnia 1979 roku młody szokuje środowisko skoków, zajmując 10 miejsce, ustępując tylko takim tuzom jak Tony Inauer czy Armin Kogler. 3 dni później przyjeżdża do Oberstdorfu, gdzie rozpoczyna się 28 turniej czterech skoczni. Kanadyjczyk swoim występem wywołuje spore poruszenie wśród niemieckich działaczy, którzy zdają się nie wiedzieć, co wyprawiał kilkadziesiąt godzin wcześniej w Cortinie. Jego wiek oraz nikła postura budzą wątpliwości co do zasadności startu w tych zawodach. Mając 15 lat, niestety trudno o stabilizację formy, o czym przekonał się Steve, zajmując w Oberstdorfie dopiero 66 miejsce. Na szczęście szansa na pokazanie pełni swoich możliwości lekceważącym go Niemcom przychodzi już 2 dni później. Collins po skokach na odległość 94,5 oraz 98 metrów zajmuje znakomite 7 miejsce w noworocznym konkursie w Gapa i może być pewny, że w środowisku skoków zapamięta go już każdy. Dalej jego forma nadal faluje. W austriackiej części turnieju spisuje się słabo, ale tydzień później w Sapporo zajmuje niezłe 17 i przede wszystkim znakomite 8 miejsce. Ten drugi występ daje mu po raz trzeci w karierze punkty Pucharu Świata. Karuzela kręci się dalej, a wraz z nią kręci się Steve Collins. Tym razem gospodarzem zawodów jest jego rodzinne Thunder Bay. Bez wątpienia bardzo ważne dla niego konkursy dwukrotnie kończy z dorobkiem punktowym, plasując się na 9 i 11 pozycji, a potem znika, by przygotować się do igrzysk w Lake Placid. 17 lutego podczas konkursu olimpijskiego na skoczni normalnej zajmuje przeciętne 28 miejsce po skokach na odległość 81 oraz 72 metry. To co ważniejsze dzieje się niespełna tydzień później. W pierwszej serii konkursu na dużym obiekcie Collins po znakomitym skoku na 112,5 metra zajmuje 4 miejsce ze stratą 3,2 punktu do podium. Niestety olimpijska presja jest zbyt duża. W drugiej próbie uzyskuje odległość o 10 metrów mniejszą i spada aż na 9 miejsce, co w ostatecznym rozrachunku i tak jest dobrym wynikiem. Brak medalu wetuje sobie niedługo potem w fantastycznym stylu, zdobywając złoto na Mistrzostwach Świata Juniorów w szwedzkim Ernskeldvik. Do Pucharu Świata najlepszy junior globu powraca 8 marca. W konkursie na normalnej skoczni w Lahti nie wychodzi mu pierwszy skok. Jednak fantastyczna próba w serii finałowej, będąca zarazem drugą najlepszą odległością dnia, daje mu awans aż na 7 miejsce. Collins pokazuje tym samym, że jutro również będzie groźny. Następnego dnia rywalizacja przenosi się na większy obiekt o punkcie K 113 metrów. Kanadyjczyk w znakomitym stylu wykorzystuje dar od natury w postaci silnego wiatru pod narty. Uzyskuje 124 metry, czym poprawia rekord skoczni aż o 9,5. Drugiego Jouko Termanena wyprzedza o 15 punktów. Runda finałowa zostaje odwołana ze względu na silnie wiejący wiatr i tym samym jedna z największych sensacji w historii staje się faktem. Młody Steve staje na najwyższym stopniu podium 4 dni przed swoimi 16 urodzinami, co do dziś jest wyczynem niemal nieprawdopodobnym. Do końca sezonu punktuje już tylko raz, zajmując 5 miejsce w Planicy. Puchar Świata kończy na dobrej 12 pozycji z dorobkiem 83 oczek. Wydaje się, że Collins nie wykorzystał w pełni swojego talentu. W późniejszych latach stał się skoczkiem przeciętnym, od czasu do czasu przebijającym się do czołówki. Na podium pojawił się jeszcze tylko 2 razy.
Trzecie miejsca zajmował w 1981 roku w Thunder Bay oraz niespełna 5 lat później w Lake Placid. Wyczyn Collinsa na pewno budzi respekt i podziw. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w najbliższych latach ktoś zdołał go pobić. Jeśli natomiast chodzi o mnie, to w końcu coś nagrałem. Aż sam jestem w szoku. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dzięki za obejrzenie. Wjechała plansza z poprzednimi filmami, więc zapraszam. No i do usłyszenia.